Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny program Bliżej Boga. Jesteśmy dzisiaj na chórze w kościele katedralnym świętych apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach, a ze mną pan Bogdan Stępień, katedralny organista. Bardzo serdecznie witam. Witam również bardzo serdecznie wszystkich widzów też telewizji Imperium. Panie Bogdanie, no organy to rzeczywiście ten instrument, który nam się bardzo konkretnie kojarzy z kościołem, z muzyką w kościele. No zapytam, jak to bardzo często w tym programie czynię, no jak się to zaczęło, że to właśnie akurat organy tak mocno weszły tutaj do praktyki liturgii w kościele? Zaczęło się od ministrantury. Byłem małym chłopcem. Ksiądz chodził po kolędzie, zaprosił. No i właśnie jako ministrant przyglądałem się służącemu liturgii, panu organiście, a że był to kościół budujący się dopiero, więc te organy stały niedaleko ołtarza i potem pomalutku próbowałem grać. A podpatrowali to księża, zwłaszcza ksiądz Szymon Mucha, którego bardzo serdecznie tu wspomnę, i pan kościelny, i dopingowali, żebym rozpoczął. I tak to się stało. Może dodajmy, że pan Bogdan tutaj w Gliwicach jest dzięki rozpisanemu konkursowi, bo jego korzenie to Opoczno. Tak. Panie Bogdanie, jeśli popatrzymy na historię Kościoła i w ogóle muzykę w Kościele, ten instrument no, na stałe się wpisał już rzeczywiście tutaj w tę historię. Jak to też się zaczęło w historii właśnie organów kościoła? Tak, organy w kościele były dość długo instrumentem prześladowanym, niedopuszczanym do liturgii ze względu na skojarzenia z obrzędami pogańskimi. Papież Witalian dopiero w VII wieku, właściwie potem, bo on w tym wieku żył, wydał pierwsze takie rozporządzenie, które dopuściło właśnie organy do kultu Bożego, ale to jeszcze nie były te organy, które znamy dzisiaj. Ponieważ piszczałki w ogóle kojarzyły się z pogaństwem, bardziej ojcowie Kościoła szli w kierunku pochwał instrumentów strunowych, liry, cytry, które wyrażały właśnie cześć w psalmach oddawanych Bogu. Ale jednak organy, można powiedzieć, no, zwyciężyły. Ten instrument rzeczywiście jednak no, stał się dzisiaj tak bardzo powszechny, że wręcz sobie nie wyobrażamy mszy świętej, przynajmniej tutaj właśnie na Śląsku, czy w ogóle no, w Kościele Polskim rzadko przecież, żeby to były tylko msze recytowane. Tu jednak właśnie organy, muzyka, to jest ściśle kojarzone właśnie z liturgią. No ze względu na ich charakterystyczny dźwięk i brzmienie, które, jak powiedzą potem instrukcje, zwłaszcza te posoborowe, bo tak naprawdę po Soborze Watykańskim II ta muzyka instrumentalna została wybitnie dowartościowana, no, ceremoniom kościelnym dodają majestatu, a umysły wiernych podnoszą do Boga i spraw niebieskich. I to jest prawda. I z tego względu one, no, ze względu na swój rozwór, też rozwój w historii, bo był bardzo ciekawy ten rozwój, ale to nie sposób wszystkiego omówić, a właśnie ten obecny stan instrumentu pozwala poruszyć sumienia, serca wiernych zgromadzonych w Kościele. Jesteśmy w konkretnym miejscu, jesteśmy przy konkretnym instrumencie. Ten instrument, może właśnie kilka słów, z którego roku pochodzi, kto jest jego właśnie tutaj budowniczym, bo tak to chyba możemy powiedzieć. To właśnie kto go tutaj na tym miejscu zbudował, przygotował, przemyślał, no i w ogóle jak to wszystko, bo wiemy, że to w jakiejś ilości głosów, coś tam, może później też jeszcze kamera pokaże to miejsce, gdzie organista zasiada i może tam też jeszcze spróbujemy właśnie coś na ten temat powiedzieć. No, to jest bardzo złożona historia tego instrumentu. Wraz z końcówką prac budowlanych tego kościoła, 1899 rok, podjęto decyzję o wybudowaniu organów,
ale zastrzeżeniem było to, żeby był to rodzimy budowniczy. Tak jak przy pracach budowlanych pracowali rodzimi budowniczowie, tak samo do organów chciano właśnie tych budowniczych zatrudnić. I był taki na tych ziemiach, nazywał się Ernst Kurzer, mieszkał przy ulicy Zimnej Wody 5 obecnej, tam również mieścił się jego warsztat. Została mu powierzona właśnie sprawa zaprojektowania i wybudowania instrumentu. Zrobił to, uczynił to, uporał się do listopada 1899 roku, a w grudniu, w czwartą niedzielę Adwentu, było już poświęcenie tego instrumentu, uroczystość wielka, na której grał chociażby pierwszy organista, tutejszy Kurt Matzker, zresztą kompozytor. A zbudowany był w 42 głosach, to znaczy w możliwościach brzmieniowych, w oparciu również o estetykę brzmienia, no tak jak w literaturze są pewne mody, tendencje, tak i tu romantyzm zwyciężył, to znaczy masa brzmienia, bogactwo, upodobnienie do orkiestry symfonicznej. I to właśnie zwyciężyło. Posiadał 3 klawiatury ręczne, potem się przekonamy, jak to wygląda, klawiaturę nożną, no i wiele innych udogodnień, a była to w ogóle struktura cała pneumatyczna, czyli posługująca się przede wszystkim powietrzem, również jeżeli chodzi o obsługę urządzeń. A ta traktura oczywiście pneumatyczna i wiatrownice stożkowe. To jest taki specyficzny rodzaj wiatrownic, charakterystyczny, o tym też powiem w odpowiednim miejscu. No to rzeczywiście są takie piękne i bardzo ważne szczegóły, no bo po to też tutaj dzisiaj jesteśmy, ten instrument, no bo program też, sam charakter programu bliżej Boga. No ten instrument ma nas, pięknie to tam przed chwilką wybrzmiało w tej instrukcji, że to rzeczywiście zbliża do Boga, ma też być na pożytek, czyli tego, który słucha, który się w to wszystko angażuje. Panie Bogdanie, ilość głosów i tak dalej, no ale to, co powiedzmy widzi taki przeciętny człowiek, który gdzieś tam w kościele jest, odwróci się, no to widzi piszczałki, widzi jakąś tam właśnie taką zewnętrzną budowę tego. Tak. Całe serce, dusza jest w środku. No to jest twarz organów, to się nazywa prospekt organowy i tutaj się wstawia tylko piszczałki jakby wizytowe. Te, które mają pięknie wyglądać, ale i grają też, bo to są głównie głosy o barwie typowo dla organu ważnej, pryncypałowej i mogą pochodzić również z kilku głosów. Nie jest tak, że głos to jest w ogóle jedna barwa. Tak, muszą być piszczałki dobrane, żeby przez całą klawiaturę jedna barwa dźwięku była odbierana na dole. I ten prospekt został pięknie zaprojektowany przez taką pracownię Karla Bula z Wrocławia. I w czasach powstania, przypominam, 1899 rok, uchodził za jeden z piękniejszych prospektów organowych na Śląsku. No, typowo neogotycka struktura, wysokość, strzelistość, wieże oczywiście. I to się tak wpoiło. Później przyszły trudne czasy, trzeba było, pierwsza wojna światowa, trzeba było piszczałki oddać za zarządzeniem władz pruskich. Wszystkie piszczałki widoczne, jest ich 94, były wykonane wtedy z cyny, zostały zdemontowane, zabrane na cele wojenne. Dopiero w 22 roku uzupełniono je, ale już o inny materiał, mianowicie cynk. No, może to z daleka nie widać, ale z bliska to jest taki materiał, z którego na przykład robi się rynny. Tak, prawda? Tak. One są pomalowane odpowiednią farbą i dlatego tak się świecą, ale generalnie są to cynkowe. Na duże piszczałki dobry materiał, bo się tak nie gną jak te właśnie cynowe, ale jest jeden taki podstawowy problem barwy brzmienia. No, ładniejsza jest wtedy, kiedy jest to oryginalne, ale trudno. Mówią, że cieplejsza. Nie? Cieplejsza. Tak kiedyś słyszałem, że właśnie, że to różnica w tym materiale, że właśnie to ciepło dźwięku jest takie piękne. Ja widzę, panie Bogdanie, że pan przyniósł tutaj też jakieś, ja bym to powiedział, pomoce naukowe, ale może nie. Coś, co może rzeczywiście pokażmy, wytłumaczmy. Właśnie, bo mówimy o piszczałkach, widzimy je.
No to jest taka piszczałka organowa, akurat tu wyprodukowana przez pewną firmę jako reklama, ale mam ją, bo bardzo ładnie brzmi i może pokazać, ukazać piękno. Wykonana jest z cyny i z ołowiu, to jest stop i to jest piszczałka otwarta, to znaczy nie w odróżnieniu od piszczałek, które mają czapeczkę, ta nie posiada czapeczki, więc będzie dość wysokie brzmienie. Jak się wtedy to powietrze wychodzi znowu tutaj, gdzie, tak. A tutaj powietrze wpływa dołem przez nogę, tak. Oczywiście urządzenia to powodują wszystko, uderza o krawędź tej wargi górnej, rozbija się, część powietrza wypada na zewnątrz, pozostała musi stworzyć strumień taki, żeby odpowiednią wysokość ustalić. Więc dlatego takie wielkie piszczałki basują potężnie, natomiast te malutkie, cieniutkie, nieraz zapałeczki piszczą. O. Prawda? A jeśli przykryjemy czapeczką, to będzie oktawy niższe. Prawda? No proszę. Ciekawa. To rzeczywiście piękne. Tutaj już jest przykryta, czyli ona będzie już tylko... Ale ona nie wyda dźwięku, bo ona tu jest zniszczona. Już to jest tak pokazanie. Pokazanie właśnie, że też jak więcej ołowiu się doda, robi się smolista, taka bardziej, no a to jest typowy flet. To jest też flet, ale otwarty, ten jest zamknięty. A tutaj jakieś, a to jest jeszcze taka cieniutka. Jeszcze cieniutka, pryncypałowa, taka, porządna piszczałeczka. Też bardzo konkretny dźwięk wydaje. No, a to jest specyficzny rodzaj piszczałek. No właśnie. O nich będziemy mówić i one wymagają częstego strojenia, bo ze względu na budowę. Jeżeli ją otworzymy, to się okazuje, tu jest inne źródło. Tu było źródłem dźwięku po prostu słup powietrza, który ocierał o krawędź. Natomiast tutaj mamy po prostu stroik. Jak ktoś może kiedyś widział akordeon w środku, to są takie stroiki właśnie. Metalowy, mosiężny stroiczek, delikatny, ustawiony tym drutem w odpowiedniej pozycji i powietrze wpada, rozbija się stroik, zaczyna drgać i powstaje ostry. Ten akurat jest wysoki, to jest wysoka piszczałka. Czyli teraz już wiem, jak czasem słyszę, że ktoś tam właśnie trzyma jakiś dźwięk i pan właśnie Bogdan stroić. Właśnie pięknie próbuje to wszystko dostrać. No bo to jest fizyka. No. Tak, tak, ale to też jeszcze jest ta różnica, że my czasem słyszymy, że grają, nie grają, a pan słyszy dobrze. O wiele więcej, znaczy, o wiele więcej i słyszy dobrze. No właśnie. Dźwięki, które fałszują i trzeba je poprawić, jeśli się chce oczywiście, żeby ta skala. Oczywiście. Z takich właśnie pojedynczych piszczałek buduje się całą skalę. Wiadomo, klawiszy na przykład u nas jest 58, więc trzeba 58 piszczałek podobnej budowy, ale różnej wielkości. Inną, bo ponieważ słup powietrza jest wymagany większy dla piszczałek niżej brzmiących, dlatego takie wielkie piszczałki, niektóre stoją na podłodze, aż do sufitu sięgają, a aż do najmniejszych subiektywnie, według pewnej proporcji, również matematycznej, to jest wszystko tak. Jeszcze widzę tutaj jakieś są rekwizyty. To jest źródło dźwięku, prawda, piszczałki, natomiast żeby one zagrały, no potrzebne są pewne elementy, membrany, mieszki, które właśnie powodują otwieranie wentyli, albo może inaczej, są to wentyle sterujące otwieraniem powietrza w naszych akurat organach. Takie. Czyli też tutaj znowu powietrze wpada, tak? Ona jest wklejona, sobie tak stoi, powiedzmy, tak? Przy ściance wiatrownicy, w ściance wiatrownicy, w tym miejscu, gdzie jest ten czop, znajduje się otwór wlotowy, dalej jest piszczalnik, na nim dopiero stoi piszczałka i kiedy organista naciska klawisz, uchodzi powietrze z tego urządzonka, ono się jakby cofa do tyłu, wpuszcza wiatr czy powietrze zgromadzone w kanceli, czyli w komorze wiatrowej dla danego głosu przeznaczonej i powietrze zaczyna drżeć w piszczałce, ona gra wtedy. Kiedy organista puści klawisz, sprężynka dociśnie z powrotem ten wentyl i koniec dźwięku. Bardzo precyzyjnie działa. No to rzeczywiście to jest. Czyli nie tylko, że tutaj organista właśnie na klawiszach pięknie potrafi to wszystko jakoś wystukać, ale to jest właśnie jeszcze później cała rzeczywiście. Takie to... mieszki różnego typu, klinowe, mówi się na nich, że to są książkowe, przypominają książkę z boku, jak się otworzy. A rzeczywiście. One też służą w organach, u nas akurat tego typu mieszki, oczywiście większe, służą do otwierania właśnie powietrza dla poszczególnych głosów. Jak organista chce zagrać na trąbce, to wówczas takie urządzenie przyczepione ma tutaj specjalny drut, dostaje upustu powietrza, składa się, ciągnie otwór wlotowy, powietrze wpada pod trąbkę i trąbki można wtedy używać.
I nie musi tak. ustnika mieć, nie. a gra na trąbce. I to jest właśnie piękne. Osobne sterowanie dla tego i osobne sterowanie dla rąk. Także to jest takie skomplikowane trochę, ale musi działać. Panie Bogdanie, no myślę, że to jest rzeczywiście tutaj no kopalnia wiedzy. Nie jesteśmy na pewno jako no ci tacy codzienni zjadacze tego muzycznego chleba w ogóle świadomi czegoś takiego, a jednak to się tutaj właśnie pięknie dzieje. Widzę, że jeszcze jakieś pomoce naukowe są. Tak. Nie, to jest tutaj opracowanie właśnie. Nasz instrument ma bardzo bogatą właśnie literaturę źródłową. I to jest owoc pracy księdza Franciszka Koeniga, organy katedry gliwickiej. Kiedy był na studiach na muzykologii w Lublinie, wówczas pisał pracę o tych organach. Później, kiedy doszedł do głosu remont organów naszych, całkiem niedawno to było, no to właśnie z tej okazji zostało to wydane. Pięknie, szczegóły tam się znajdują, można sobie poczytać. W kancelarii jest pewnie, jeszcze. Można tak. jeszcze spokojnie sobie. Teraz taka najnowsza praca to jest właśnie praca o tym pierwszym organiście tutejszego właśnie tak. kościoła. No właśnie, to mamy tu bardzo chlubną historię i dla muzykologów jest to taki kąsek dość duży, bo znamy Mozarta, Beethovena, Bacha, znamy tych kompozytorów, już prawie nie ma co o nich pisać, bo wszystko zostało prawie odkryte, co mogło być. Natomiast to są tacy kompozytorzy w cieniu. I to był pierwszy organista, tu miał takie perypetie ciekawe z zatrudnieniem. Parafia była dwujęzyczna, niemiecko i polskojęzyczna, więc musiał się nauczyć polskiego. To był warunek pracy, a był Niemcem rodowitym, w związku z czym ciężko mu to przychodziło, ale mimo wszystko ze względu na zdolności został zatrudniony, grał i komponował. Zostawił 17 opusów w naszych szafach tutaj na chórze. I z tych opusów są bardzo cenne dwie msze, z czego jedna była właśnie dopracowana, opracowana przez nasz chór katedralny i wykonana, a również nagrana na płycie, także na płytę. To właśnie też takie fajne osiągnięcie. A teraz będziemy czynić starania, żeby dzieła kompozytora wydać. Czyli jeszcze raz może powtórzmy, to chodzi o gliwiczanina tak. Kurta Mackera. I to jest rzeczywiście, no... Może nieznana w świecie postać, ale naprawdę dla Gliwiczan powinna to być postać znana, ponieważ jego dorobek naprawdę, szczególnie tutaj w kwestii utworów na organy jest. To jest wspaniały. Też warto wspomnieć, jak organami zajmował się ksiądz Franciszek Koenig, tak właśnie o tym Kurcie Mackerze o informację odkrył ksiądz Adam Kozak, który jest teraz referentem do spraw muzyki kościelnej i diecezji. I to jest ta najnowsza praca. To jest właśnie dzięki tym dwóm księżom tak. mamy właściwie organy i muzykę starą, historyczną, pozbieraną, za co im też trzeba podziękować, bo to jest taka mrówcza praca, a jednak dowiemy się dzięki temu bardzo dużo. Panie Bogdanie, no można by myśleć o organach jeszcze długo i długo i w ogóle także o tym, co tutaj no, tworzy sam organista. Program niestety ma swoje ramy. Tak. Jeszcze bym oczywiście poprosił na zakończenie, by tak domknąć tutaj też i to wszystko, co było pięknie, praktycznie i teoretycznie powiedziane jakimś bardzo fajnym utworem. Tak może na zakończenie i dziękując za to dzisiejsze spotkanie i w ogóle za to, że mamy okazję tutaj współpracować, no życzę, by ta praca tutaj no była fajną, była zadowalającą, by rzeczywiście Gliwice no w tej klamrze takiej współczesny, dzisiejszy organista, jeszcze też żyjący poprzednik tutaj, no pan właśnie, Wacław, tak, pan Wacław Różak, przed nim też jeszcze, więc no to na pewno są wszystko dla nas bardzo głębokie i fajne sprawy, także Międzynarodowy Festiwal Organowy też właściwie no tutaj i dzięki tym wszystkim inicjatywom no rozpowszechniony, to są piękne sprawy, piękne wartości i niech one trwają. Panie Bogdanie, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Naprawdę był to, myślę, taki króciutki, ale bardzo piękny wykład i przybliżenie właśnie tego instrumentu. Dziękuję. Bóg zapłać. Bardzo Państwu dziękuję i proszę Pana Bogdana o utwór na zakończenie.